Pora na ostatnie zadanie z roku z 2019. Zadanie z jądrówki, chociaż tak naprawdę bardziej z czytanie ze zrozumieniem. Zadanie 12. Jedziemy. Z zadaniami z tak długą treścią, ja mam osobiście pewien problem. To znaczy, bardzo nie lubię ich rozwiązywać, bo trzeba mnóstwo czytać i tak naprawdę rozwiązanie zadania zajmuje wtedy dużo czasu, bo musimy dużo czasu poświęcić na przeczytanie tekstu. Ale z drugiej strony, patrząc, te zadania z treścią są jednymi z najważniejszych zadań albo z takimi, takimi zadaniami, które potrafią zweryfikować, czy ktoś myśli. Bo niektórych zadań można się nauczyć po części schematów rozwiązywania, tutaj natomiast trzeba coś przeczytać. Trzeba to zrozumieć, trzeba odnaleźć odpowiednie miejsce, połączyć jakoś fakty, powiązać i odpowiedzieć na pytanie. To wymaga rozumowania, a my chcemy, żeby ktoś, kto zdaje fizykę, jednak trochę rozumował i obczajał co nieco. To nieco, to jest dobre określenie. Więc y, ja to za chwilę oczywiście przeczytam. Jak ktoś nie chce słuchać mojego głosu, bo uważa go za mało atrakcyjnego, to może przeczytać sobie sam i przejść od razu do rozwiązania. Jak ktoś jednak uważa, że całkiem spoko, będę starał się będę starał się czytać wolno, czyli to, czego nie potrafię, tak, żeby wszyscy mogli zrozumieć o co chodzi. A więc jedziemy, zadanie 12. Uwaga, uwaga. Czytam treść zadania. Około 2 miliarda lat temu w złożach uranu w okolicach Oklo w Gabonie dochodziło do reakcji łańcuchowej rozszczepienia jąder uranu. Skąd o tym wiemy? Na pierwsze ślady tego zjawiska natrafiono w 1972 roku podczas rutynowych testów próbek w kopalni uranu w Oklo. Okazało się, że zawartość izotopu 235 uranu w złożu w stosunku do innych izotopów uranu była mniejsza niż w innych tego typu złożach. Ze względu na to przeprowadzono, przeprowadzono różnego rodzaju badania złoża w oklo. Sprawdzono nie tylko zawartość izotopów uranu, lecz także izotopów będących produktem jego rozszczepienia: neodymu i rutenu. Okazało się, że w przypadku wszystkich badanych izotopów zawartość odbiegała od oczekiwanej. Zawartość izotopu rutenu, będącego typowym produktem rozszczepienia uranu za pomocą neutronów termicznych, czyli e, takich neutronów o stosunkowo małych energiach kinetycznych, była ponad dwukrotnie. Większa niż w innych złożach. Wywnioskowano stąd, że w obrębie złoża w Oklo doszło do powstania naturalnego reaktora jądrowego. Obecnie w żadnym złożu na Ziemi nie zachodzi podobne zjawisko, ponieważ nigdzie nie ma już dostatecznie dużej zawartości izotopu uranu-235. W przypadku reaktora w Oklo wynosiło ono około 3% całej masy uranu w złożu. Czyli mniej więcej tyle, ile stosuje się we współczesnych reaktorach. Są jeszcze inne warunki, które muszą być spełnione, aby naturalny reaktor jądrowy mógł zadziałać. Teraz będą bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, rozmiar złoża uranu o odpowiedniej zawartości izotopu 235 uranu powinien przekraczać średni zasięg neutronów rozszczepiających, co odpowiada wielkości złoża równej około 70 cm. Musi być obecny moderator, czyli taka substancja, która spowalnia neutrony powstałe w wyniku rozszczepienia na tyle, by te mogły rozszczepić kolejne jądra uranu. Jeszcze jedna. W złożu powinna być niska koncentracja innych niż uran pierwiastków absorbujących neutrony. OK. dla kogoś kto wie jak działa elektrownia jądrowa, no to te informacje powinny być od razu zrozumiane. Dla kogoś kto nie do końca wie, no to mogą tu pojawiać się pewne magiczne rzeczy. Mechanizm działania reaktora w oklo polegał na tym, że w złożu uranu występowała woda gruntowa, która działała jako moderator reakcji rozszczepienia. Pozwalała mu rozpocząć się reakcji łańcuchowej. W momencie, kiedy ciepło generowane w rozszczepieniach powodowało, że woda wyparowywała, moderator znikał i łańcuchowa reakcja rozszczepienia zwalniała lub w ogóle ustawała. Następnie, gdy złoże się schłodziło i woda gruntowa z powrotem wsączyła się w jego obręb, reakcja ponownie się rozpoczynała. Na podstawie badań pozostałości produktów rozszczepienia obecnych w minerałach złoża oszacowano, że cykl ten składał się z 30-minutowej reakcji łańcuchowej, a następnie 2,5 godzi godzinnego składania złoża i powrotu wody gruntowej. Ok, dałem radę. W tym momencie jeszcze takie dwa słowa komentarza. Słuchajcie, to co jest z tymi kropkami zrobione, to się nam na pewno przyda. I chyba tyle. Przejdźmy do rozwiązywania zadań i zobaczmy, co oni od nas chcą. 12,1, prawda czy fałsz za dwa punkty, czyli znowu prawdę zaznaczamy, jeżeli wszystko jest w porządku, jeżeli jest blef, to oznaczamy fałsz. Suma mas wszystkich produktów rozszczepienia jądra uranu 235 jest większa od sumy mas jądra uranu i neutronów inicjującego reakcję rozszczepienia. Czyli to, co się rozpadło, ma większą masę niż to, co było na początku. Tak to należy rozumieć, słuchajcie. I tu mam dla Was bardzo kiepską informację. Jak bardzo i wnikliwie byście nie szukali odpowiedzi w tekście, to jej nie znajdziecie. Tutaj musicie się wykazać pewną wiedzą teoretyczną z jądrówki, czyli wiedzieć, co to jest na przykład deficyt masy. Słuchajcie, o co chodzi w tak w skrócie w deficycie masy? Ogólnie, kiedy mamy coś przed e, rozpadem i ma jakąś masę, na przykład zważyliśmy to, i później bierzemy produkty tego, co już się rozczepiło, i ważymy to wszystko, okazuje się, że to coś ma mniejszą masę, czyli że tej masy trochę brakuje. Inaczej mówiąc, że jest jakiś deficyt masy. Gdzieś ta masa się podziała. Gdzie ta masa się podziała, zamieniła się w energię. Dlatego część brakującej masy jest teraz energią. A więc tutaj. Tutaj by to było dobre, gdyby było odwrotnie zapisane, to znaczy, że suma mas wszystkich produktów rozszczepienia jądra będzie mniejsza a nie większa. Ok? Czyli jest to fałsz. Ściemnia Dobra. No to podpunkt drugi. Intensywne rozgrzewanie się opisanego złoża uranu jest spowodowane rozszczepieniem jąder atomowych. No i jak dobrze popatrzycie w tekście, nie wiem, czy ja mam to tak rozwiązywać i rzeczywiście Wam zaznaczać, jak dla łosi, w którym miejscu to jest zaznaczone. No raz, raz to zrobię, słuchajcie. Bo to naprawdę jest to trudne zadanie. Mamy powiedziane, że jak się rozszczepia, to się podgrzewa. I rzeczywiście coś takiego jest. I ja już tego szukam. W momencie, kiedy ciepło generowane z rozszczepienia powodowało, że woda wyparowywała. Co to znaczy, że rozczepianie się jąder powodowało podgrzewanie wody? Proste, proste. Jest, znaleźliśmy. Next. Trzecia. W reaktorze jądrowym moderator służy do spowalniania neutronów, powodujących dalsze rozszczepienia. OK, i ta informacja też jest w tekście. Musi być obecny moderator, czyli substancja, która spowalnia neutrony powstałe w wyniku na tle, by te mogły rozczepić kolejne jądra uranu. Okej, okay. działa, mamy. Jest to prawda. I ostatnie. Gdy w opisanym złożu uranu woda wyparowała, to liczba jąder uranu, które uległy rozszczepieniu w jednostce czasu znacząco malała. I rzeczywiście tak jest, bo jeżeli zabraknie moderatora, to nie ma co wyhamowywać tych neutronów, więc reakcja rozszczepienia ustaje, a jak reakcja rozszczepienia ustaje, no to tych jąder rozpada się mniej, więc tu też mamy do czynienia z prawdą. Zadanie 12.2, czyli jak zdobyć 3 punkty za friko. Uzupełnij trzy poniższe równania reakcji rozszczepienia ciężkich jąder atomowych. Wpisz wykropkowane miejsca właściwe liczby atomowe, liczby masowe, symbol pierwiastka lecz, oraz liczbę emitowanych neutronów. No to dobra, dobra, dobra. No. Patrzymy na pierwszą reakcję i widzimy, co się dzieje. Jest neutron, który uderza w jądro uranu, i to jądro uranu rozpada się na dwa inne, mniejsze jądra baru i kryptonu, i jeszcze ma powstać ileś innych nowych neutronów. Mamy tu uwzględnić, słuchajcie, jak tego typu zadanie się rozwiązuje. Można tak naprawdę nie czaić, co to jest liczba masowa i atomowa, i móc rozwiązać to zadanie, bo w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby to, co jest na górze, było równe temu, co jest tu na górze, a to, co jest na dole, było równe temu, co jest tu na dole. I jak to uwzględnicie, no to wszystko będzie działało. To takie uproszczenia. Teraz, żebyśmy wiedzieli, skąd to się bierze. Zobaczcie, liczymy sobie to, co jest na górze, czyli tak zwaną liczbę masową. Jak po lewej stronie dodamy 1 do 235, to mamy 236. Patrzymy w takim razie na prawą stronę i musimy do 144 dodać 89. Co nam daje? 230. Widzimy, że lewa strona od prawej jest większa o 3, a więc tu muszą być 3 neutrony, bo 3 razy 1 da nam 3 i wtedy góra po lewej będzie się zgadzała z górą po prawej. To samo robimy z tym, co jest na dole. Po lewej stronie patrzymy, mamy 92, po prawej mamy 56 i 3 razy 0 to daje nam 0, czyli. 56. Musimy do tego, do tego dodać to, co jest w kryptonie, więc odejmujemy od 92, 56. Możemy skorzystać z kalkulatora. Ja to robię, bo jestem leniwy, więc wychodzi nam, że chodzi to o 36. Ciach. Takie uzupełnienie daje nam jeden punkt. Hip-hip, podpunkt drugi. Mamy neutron, który znowu uderza w ten uran, i teraz zobaczcie, rozpada się to na jakieś dwa inne nuklidy. Nuklidy rozumiemy, że to są jądra. SR to chyba strąd, ale nie dam sobie ręki uciąć. I wypadają jakieś dwa neutrony. O, i teraz jest trudniejsze zadanie, bo zobaczcie, musimy jakiś symbol pierwiastka rozkmienić. Dobra, może sobie z tym damy radę. W końcu mamy tablicę wzorów, a w tych tablicach wzorów jest układ okresowy pierwiastków. Tylko czy My umiemy z niego korzystać. Sprawdźmy to. Ok, na początku robimy to samo co wcześniej, czyli liczymy sobie górę, na górze mamy. Ok, no i teraz cały barier. Trzeba zajrzeć do tablicy i zobaczyć, co się kryje pod 50 czwórką. Pod 50 czwórką kryje się ksenon. I podpunkt trzeci. Słuchajcie, mamy neutron, który uderza w coś, w coś. Rozpada się to na bar i na ten strąd, i znowu jakieś dwa neutrony jeszcze z tego wylatują, czyli to samo co wcześniej robimy. Po prawej stronie tym razem dodajemy sobie wszystko, czyli mamy 144 plus 94 plus 2, bo 2 razy 1 to jest 2. Wow. He. To nam daje i mamy 144 plus 94 plus 2 daje nam 240. Natomiast na dole mamy 56 plus 38, co nam daje? 94. Zobaczcie, o ciekawostka, nie będzie to uran. Natomiast na górze mamy mieć 239. Sprawdzamy w tablicy, wychodzi nam, że pod liczbą porządkową, czyli pod liczbą. Atomową kryje się Pluton. No i mamy zadanie za trzy punkty rozpykane. Super ciężkie. Trzy punkty za free. W tym przypadku jądrówka była banalna. No i zadanie w końcu takie jeszcze za jeden punkt, jakby chciał się trochę ktoś podratować i mieć ekstra punkcika, czyli wymień dwa fakty, na podstawie których stwierdzono, że w okolicach Oklo w Gabonie działa naturalny reaktor jądrowy. Skąd my to wiemy, że on działał? No bo jest w tekście napisane, że tych produktów rozszczepienia było więcej niż się spodziewano albo niż było w innych miejscach. To jest pierwszy fakt. Drugi fakt jest taki, że izotopu tego promieniotwórczego uranu było mniej niż w innych miejscach, czyli musiała zachodzić reakcja rozszczepienia, że go, że go było mniej. Bo gdyby nie zachodziła, to byłoby go tyle samo proste. To wystarczy teraz napisać. Ja to robię w tym momencie. I tym sposobem dojechaliśmy do końca arkusza maturalnego z 2019 roku. Wbijaj się też na inne playlisty i inne arkusze maturalne, które są albo będą rozwiązane. I chyba tyle. Trzymajcie się, a pamiętajcie, żeby że subskrybować można ten kanał. Na razie, cześć.